Witajcie ponownie, z tej strony Kantal. Pora na mój ulubiony miesiąc w roku, lipiec, w którym mam urodziny. Zapraszam na premiery gier niezależnych, a dokładnie 5 wybranych przeze mnie perełek. Uruchom swój komputer Z5 Powerlens i wybierz Last Call BBS, ostatnią grę od Zachtronics, a raczej cały pakiet gier, którym legendarny twórca kończy swoją karierę. Czeka na ciebie 20th Century Food Court, w którym będziesz projektować fabryki do produkcji żywności. XZ Force Hobby Studio, montuj modele robotów oparte na anime Steed Force. XBPGH, The Forbidden Path, wejdź do przeklętego świata i twórz dziwaczne rzeźby z ciała w zamian za życie wieczne. Sawayama Solitaire, świeże spojrzenie na Klondike, klasyczny wariant pasjansa. Dungeons and Diagrams, spróbuj rozplanować lochy i ukraść cały skarb. Chip Wizard Professional, buduj układy scalone za pomocą przewodów, tranzystorów i kondensatorów. Hackmatch, minigra z dopasowywaniem kafelków z Exapunks, całkowicie zremasterowana. Kabufuda Solitaire, twórz pasjonujące zestawy japońskich kart Kabufuda, w tym retro remake'u trudnej oryginalnej gry w pasjansa. Muszę przyznać, że będzie to słodko-gorzka premiera, ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Undergrave to taktyczny roguelike od twórców Redronin. Witaj w Królestwie Pustki. Zmierzysz się tutaj z niezliczonymi monstrami, wykorzystując trzy główne umiejętności. Uskok, który pozwoli przecinać wrogów w pół, wyskok dający możliwość zmiażdżenia przeciwnika z góry oraz rzut ostrzem, który działa z dystansu i stanowi idealną okazję do rozeznania się na polu walki. Czy zostaniesz mistrzem planowania kolejnych ruchów? Wyrusz w epicką podróż przez średniowieczny świat fantasy Kingdom Rush. W nowej grze RPG z elementami roguelike poczujesz się jak w domu. Nieprzewidywalne zagrożenie o bezprecedensowych rozmiarach atakuje królestwo. Poprowadź drużynę bohaterów, aby powstrzymać wroga w niezwykle wciągającym, turowym systemie walki, który jest łatwy do nauczenia, ale trudny do opanowania. Na kolejnych poziomach wykorzystasz postacie znane z poprzednich części, jak również nowych śmiałków. Ich umiejętności pozwolą pokonać bestie, magów, orków i wiele innych. Stań się legendą królestwa. Ice in the Dark to monochromatyczna gra platformowa z elementami roguelite. Walczysz w niej za pomocą światła przeciwko ciemności. Wkrocz do ciągle zmieniającego się dworu. Odkrywaj nowe przedmioty, które wzmocnią bohaterkę. Odpędź ciemność, która opanowała Bloom Manor i pokonaj roje stworzeń ukryte w mroku. Odkryj sekrety ekscentrycznej rodziny Victorii, chyba że boisz się ciemności. Immortal Tactics War of the Eternals to piękna pixelartowa gra strategiczna z elementami roguelite. Doświadczysz w niej odświeżającego spojrzenia na świat, który eksplorujesz, z ogromną liczbą wrogów i napotkanych stworzeń. Rekrutuj do walki różnorodne jednostki takie jak magowie, rycerze czy łucznicy. Planuj swoje ruchy i poprowadź dzielne wojska do zwycięstwa na ciasnych arenach, które łączą się w rozbudowaną kampanię. Co miesiąc mam swoich faworytów, ale w lipcu chętnie zagrałbym we wszystkie gry z zestawienia. A wam co się spodobało? Może o czymś zapomniałem? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia za miesiąc.